Dzisiejszy temat nasz, który chcemy rozważać, jest taki dosyć kłótliwy i sądzę, że nam trudno będzie może nadążyć za tym, jak ludzie często sięgają do różnych sposobów, ażeby zakłócić pokój, ażeby jednak zrealizować to, co chcą zrealizować. Ten obraz jest nam znany. To jest mapka, taki wyrys, obrys może granic Palestyny z czasów, tamtych czasów i to miejsce, gdzie Izrael zamieszkiwał i królowie północy i król z południa. Mówiliśmy na ten temat bardzo dużo i stwierdziliśmy, że Izrael, który w tamtym czasie istniał, rzeczywiście miał swoje geograficzne położenie na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miał po lewej patrząc na tę mapę, po stronie zachodniej miał Morze Śródziemne, po stronie wschodniej miał pustynię, z północy jedynie i z południa prowadziły szlaki, które zawsze przemieszczały się przez Palestynę i przez Izrael, przez Jerozolimę. Przypomnę tylko, że to był Boży pomysł, aby ludzie z całego świata, Bóg miłował zawsze wszystkich mieszkańców tego świata, żeby mogli podróżując, a nawet walcząc ze sobą, przemieszczać się z północy na południe, z południa na północ, tym właśnie szlakiem, gdzie mogli zapoznać się, usłyszeć, zaobserwować coś, co działo się wśród ludu Bożego. Pamiętacie, że z południa kiedyś, z dzisiejszej Etiopii, ta kraina inaczej się wtedy nazywała, przybyła Saba królowa i tutaj uczyła się mądrości Salomona. Tradycja ludzka to później wszystko wykręciła. Powiedziała, że to królowa Saby przywiozła księgi, aby sprzedać je Salomonowi. Zupełnie odwrotnie było, to ona przyszła, aby tu dowiedzieć się o prawdziwym Bogu Izraela. I ta prawda i przykazania Boże, dekalog, tak mocno ugruntowały się w Etiopii, że to było chyba w XVII czy XVIII wieku, kiedy jeden z wydelegowanych na spotkanie z angielskimi władzami przedstawiciel Etiopii w parlamencie brytyjskim bronił sabatu, bo był zaskoczony, że oni w Afryce wiedzą, że Bóg nakazał święcić sabat, a w Europie, skąd wysyłali misjonarzy, uczą inaczej, że to niedziela jest. Ale to tak nawiasem tylko. Mówiliśmy o wielkim boju pomiędzy dobrem i pomiędzy złem i dowiedzieliśmy się, przypomnieliśmy sobie, że od czasu, gdy szatan, zbuntowany anioł, został wypędzony z nieba, on wszystko czynił, aby na tej ziemi rozpętać ten bój, którego nie mógł kontynuować tam. Obserwujemy ciągle, jak Bóg stara się ratować człowieka wszelkimi sposobami, a jak szatan wszelkimi sposobami stara się nas, ludzi, niszczyć. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał tak, bo ludzie ciągle między sobą się kłócili, walczyli, upatrywali w sobie samo dobro, a u sąsiadów samo zło. Powiedział tak, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To diabeł powoduje, że ludzie nie mogą siebie ścierpieć nawzajem.
że nie mogą się porozumieć, że zaczynają się kłócić, zaczynają sobie dokuczać. I to nieraz najbliższe sobie osoby. To jest bardzo smutne, ale taka jest rzeczywistość. I my widzimy w tym drugim człowieku powód do naszego niezadowolenia. Paweł tłumaczył to 2000 lat temu. Zresztą Biblia wcześniej już o tym pisała. My mamy jednego wspólnego wroga i też jednego prawdziwego przyjaciela. Jedynym prawdziwym, bezinteresownym naszym przyjacielem jest ten, który poszedł na krzyż, aby nas grzesznych, zbuntowanych przeciwko sobie uratować i zbawić. I zaciekłym naszym wrogiem, który nie popuszcza, i tak długo, jak będziemy żyć na tej ziemi, będziemy mieli z nim do czynienia, to jest szatan. Kto jest najgorszym wrogiem naszym? Jeden z może mniej u nas w Polsce znanych ludzi, ale na Zachodzie często o nim się wspomina, napisał taki tekst. Istnieje ktoś, kto mnie wciąż rozczarowuje i obraża. Ktoś, z kogo jestem ciągle niezadowolony. W jego towarzystwie jestem bardzo niecierpliwy, rozdrażniony, złośliwy. Na coś takiego normalnie w obecności kogokolwiek innego nigdy bym sobie nie pozwolił. Tą osobą jestem ja sam. Zauważyliście to u siebie? Jesteście czasem niezadowoleni z siebie? My się bronimy przed tym. My, jak jesteśmy niezadowoleni nawet z siebie, to zaraz szukamy przyczyny. Dlaczego jestem niezadowolony? Pamiętacie, jak Bóg zapytał Adama, dlaczego ten stan jego tak drastycznie się zmienił? Powiedział, to jest wina Ewy. A Ewo, a co z tobą się stało? To jest wina węża. W domyśle, Boże, nie wiesz, skąd się wąż wziął? Przecież ty jesteś stworzycielem. I diabeł tak każdą sprawę każe nam zrzucać na innych ludzi, a często nawet na Boga. I często my, chrześcijanie, w tym mamy swój udział także. A ten ktoś to ja sam. Właśnie ego. Walka o własną pozycję. Brennan Manning miał odwagę coś takiego publicznie powiedzieć. Chciałbym, abyśmy teraz powtórzyli sobie niektóre myśli, na których skończyliśmy wczorajsze wieczorne spotkanie. Potem wyruszy król północy, usypie wał i zdobędzie miasto obronne. Siły z południa nie ostoją się, ani jego doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu. Lecz ten, który wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił, co będzie chciał i nikt nie stawi oporu. I stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Mówiliśmy na ten temat wczoraj wieczorem. Jakie jest znaczenie w 11 rozdziale treści 15 i 6 i 16 wiersza? Król północy, jak wiemy, to Seleucydzi. Król południa to Ptolomeusze. Król północy wyruszył, ażeby zdobyć miasto obronne. Wczoraj mówiliśmy, koło Gazy taką fortecą była Rafia. Gaza w dalszym ciągu jest bardzo silnym punktem strategicznym. Kto ma Gazę? Dlatego Palestyńczycy z Izraelitami ciągle o Gazę walczą. Bo kto ma Gazę, to ma ostoje i fortece na tamtym terenie. Ale ten, który wyprawi się przeciwko niemu, czyli królowi północy. Gdy Antioch zaatakował Ptolomeusza V, to Ptolomeusz V, a gdy wszedł na tron, miał 5 lat, czyli jego doradcy, kapłani rządzili krajem w Egipcie, zaprosili Rzym i poprosili o protektorat. Rzym, zaciągając się, ale
przyjął taką propozycję, objął protektoratem, wystąpił przeciwko Antiochowi, nawet 2 lata wcześniej, zanim udał się do Egiptu, bo to było w 198 roku, a do Egiptu wysłał swojego przedstawiciela w 200 roku. I zakazał Antiochowi dalszych zdobyczy. Co więcej, wziął zakładnika, jego syna, późniejszego Antiocha IV Epifanesa, do Rzymu. Tam Antioch trochę doświadczył, kim są Rzymianie. I później, gdy sam był już władcą tego narodu seleuckiego, bardzo z Rzymianami się liczył. Czuł mocny respekt. I wtedy ten, który wyprawił się przeciwko Antiochowi, on wchodzi i od tej pory zaczyna naprawdę robić, co tylko chce. Pamiętacie z 8 rozdziału, już nie będę pytał z którego, ale w 8 rozdziale mieliśmy taką potęgę, która robiła, co tylko chciała. Pamiętacie, kto to był? Mały róg. Mały róg z 8 rozdziału. Nikt nie mógł mu dać rady. On we wszystkim miał powodzenie. Tu mamy dokładnie Rzym pokazany jako tego obcego osobnika, jak gdyby trzecią stronę, która wchodzi na widownię walki króla północy z królem południa. Nikt nie stawi mu oporu i stanie w prześlicznej ziemi i dokona zniszczenia. Dokładnie jak z 8 rozdziału proroctwa Daniela, ten mały róg. A więc wchodzi nam na widownię nowa siła. I to była pierwsza podmiana króla północy. Wczoraj mówiliśmy, co oznaczają te określenia północ i południe. To geograficznie miało wielkie znaczenie, gdy Izrael, jak widzieliśmy wcześniej na mapie, był usadowiony nad Morzem Śródziemnym. Na północ były kraje takie jak Asyria, Babilonia, Medopersja. One wszystkie były z tej strony. Na południu był Egipt. Tamte były tolerancyjne pod względem religijnym. Egipt był nietolerancyjny, aczkolwiek religijny na swój sposób. Powiedzielibyśmy dzisiaj, według dzisiejszych pojęć, ateistycznym krajem był. Miał swoje bóstwa, uznawał swoich bogów, czcił ich, tak jak ateiści czczą, przyrodę czczą, człowieka czczą, ideę czczą. Ateizm to jest religia. Najczystsza pogańska religia, gdzie wszystko może być Bogiem, tylko nie Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Ten Bóg jest negowany. Nawet człowiek może być Bogiem. Zaskakujące. I tutaj tego króla północy ideowo i historycznie podmienia Rzym. Rzym pogański, Rzym polityczny, który będzie coraz częściej nam się tutaj pojawiał. Ten wykres też znamy z wczorajszego wieczornego wykładu. A więc rok 198, tutaj już w tym miejscu pokazany, to jest ograniczenie Antiocha III i wzięcie jako zakładnika Antiocha IV Epifanesa, a 200 rok to jest wejście Lepidusa do Egiptu jako protektora młodego Ptolomeusza. Popatrzmy na rozwój Rzymu na wschodzie, bo ten kierunek, jak pamiętamy, tego małego rogu z 8 rozdziału, to też był wschód, południe, wschód i ziemia ozdobna. Tu mamy to samo. Egipt, Seleucydzi i Palestyna. A więc 200 rok przedstawiciele Rzymu, a tym przedstawicielem jest Lepidus, jest już w Egipcie. Dalej rozgromienie Filipa V Macedońskiego. Później rozgromienie Antiocha III pod Magnezją.
Później pokonanie Macedonii pod Pydną w 168 roku. W tym samym roku zatrzymanie Antiocha IV Epifanesa pod Aleksandrią. Utrata niepodległości Macedonii w 146 roku, kiedy Korynt jako miasto portowe, potęga na morzu, został zdobyty. Podbój Azji i Syria staje się prowincją rzymską w 66 roku. Dwa lata im to zajęło. W Palestynie w 63 roku są już legiony rzymskie, a w 30 roku Rzym panuje już niepodzielnie na południu. Ale zanim do tego dojdzie, bo tu z wyprzedzeniem nieco podają, ta historia ma swoje odbicie w tekstach, które czytamy w 11 rozdziale, tutaj w 11 rozdziale listu, 11 rozdziale Daniela. Dlaczego mnie nikt nie poprawia? Już? Za cicho. Jestem przygłuchy trochę. Moi drodzy, tutaj jest obraz, który ukazuje nam spotkanie Gajusa Popiliusa Lenasa, z wysłannik Senatu Rzymskiego, z Antiochem IV, to jest syryjski monarcha tamtego czasu, w małej wiosce Eleuzis koło Aleksandrii. Aleksandria była wtedy stolicą Egiptu, stolicą Ptolomeuszy. Aleksander jako Seleucyd już chciał podbić całkowicie Egipt i tylko nie wiedział, czy to zrobi jutro, czy to zrobi za tydzień. Aleksandria była tak piękna, cudowna. Anna Świderkówna w swojej książce Hellada Królów opisuje tę scenę. To było w lipcu w 168 roku. Gajus podszedł do Antiocha. Antioch się poderwał, wyciągnął dłoń do Lenasa. Lenas zlekceważył ten gest, jak gdyby miał powietrze przed sobą, i podał mu tylko list Senatu. Epifanes otworzył i przeczytał: Senat żąda, abyś opuścił Egipt. Powiedział: zastanowię się. I wtedy Popiliusz Lenas tą laską, którą miał w ręce na piasku, obrysował takie koło i powiedział: zanim wyjdziesz z tego kręgu, dasz odpowiedź dla Senatu. Dlatego, że Antioch Epifanes już był zakładnikiem w Rzymie, nie chciał po raz drugi z Rzymianami mieć nic do czynienia, co by nie było po ich myśli. Poddał się. Rzym, jak czytaliśmy, dotarł do Palestyny. W 161 roku pierwszy sojusz z Machabeuszami, ażeby chronić Palestynę przed Seleucydami, którzy w dalszym ciągu na tym terenie byli. Rzym nie zabierał do niewoli. Zresztą Rzym jako taki, nawet gdyby brać pod uwagę całą Italię, to gdzie mieli tych ludzi przetransportować? Tu były olbrzymie połacie. A więc pozwalano w dalszym ciągu tym królom jeszcze panować. Minęło 98 lat od zawarcia sojuszu Rzymu z Palestyną. Rzymianie mówili, że ich Palestyna nie interesuje, że mając Azję, to mają dostęp do niej, mają wszystko i tak. Ale jeżeli chcą koniecznie, żeby ich chronić i tak, chronić takim paktem już braterskim, to od 63 roku wprowadzili legiony. I legiony spowodowały, że w 70 roku Żydzi stracili Jerozolimę, stracili świątynię, a w 135 roku miejsce, gdzie stała świątynia, zostało przeorane pługiem i Żydzi rozproszeni na cały świat, i nie wolno im było pod żadnym pretekstem wracać do Palestyny. Dopiero w połowie XX wieku zaczęto myśleć i odradzać państwo Izrael.
czego byliśmy świadkami, co niektórzy przynajmniej. A więc popatrzmy, jak ta rzeczywistość wyglądała dalej. Na tym wycinku naszego schematu mamy wiersze od 17 do 22. Te, któreśmy omówili przed chwilą i częściowo będziemy jeszcze w przyszłości omawiać. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że ta ekspansja Rzymu na wschodzie i w Palestynie nie scalała jakoś Rzymu, z jednej strony politycznie tak, ale w samym Rzymie w tym samym czasie rozgrywały się bardzo dramatyczne sceny o panowanie. Rzym wiedział, że ma coraz większe połacie pod swoją administracją, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Kto ma panować? Jak ukształtować rząd? Rzym nigdy jeszcze tak silny i tak potężny nie był. Na południu jeszcze są Ptolomeusze, od 6 już aż do 15. Ale to będą następne teksty, które zobaczymy. Wiersz 17 mówi, potem będzie dążył do opanowania całego jego królestwa, a więc ten schemat, który teraz oglądaliśmy, teraz w tekście jest wyjaśniony. Zawrze z nim ugodę, da mu córkę za żonę, by zniszczyć jego królestwo. Popatrzmy, jak ludzie potrafią nawet poprzez związki małżeńskie tworzyć sytuację, żeby jeden drugiego niszczyć, żeby jeden drugiego w jakiś sposób zniwelować. I znowu warto przypomnieć sobie ten tekst. Tak, tu może być przeciąg. Tu może być przeciąg. Proszę może zamknąć jedno okno, z której strony tam najbardziej, a może te drzwi, to tam będzie najprościej, bo tu mamy dwa okna, dobrze? Dziękuję bardzo, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek się przeziębił, bo wtedy chrypki bym dostał i nie mógłbym dalej mówić. Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdobędzie, lecz pewien dowódca położy kres jego zniewadze, odpłaci mu za tę zniewagę, potem zwróci uwagę na twierdzę swojej ziemi, potknie się, upadnie i zniknie na zawsze. Te wszystkie teksty mówią o tym, jak Rzymianie próbują wykolegować, młodzieżowym językiem mówiąc, Seleucydów. Nawet poprzez malianse. Ale to im nie wychodzi. Wewnętrzne tarcia mają. Starają się zdobyć tutaj wyspy na Morzu Śródziemnym. Tam szczególnie interesował ich też Cypr, który był potęgą. Wśród nich powstają różne ugrupowania i różne pomysły. Pomysł jest, aby rządzić już nie tak, jak się nam podoba i Senat będzie rządził. Nie, powołajmy triumvirat. Powstaje pierwszy związek. Juliusz, Cezar, Pompejusz i Cassius. Pomiędzy nimi w tym triumviracie są tarcia. Najwybitniejszą postacią jest tutaj Juliusz Cezar. On decyduje się na cesarstwo. Ustanowienie cesarstwa. Zdaje się, że to uratuje Rzym, że władza będzie w jednych rękach. Jedna silna jednostka będzie zarządzać całym imperium. Później ten triumvirat się rozleciał. Później nastąpił jeszcze jeden triumvirat. Ale najsilniejszą, jak powiedziałem, jednostką w tym pierwszym już był Juliusz Cezar. I gdy zdecydował się na to i nawet cały senat przyklasnął, żeby go obwołać cesarzem, to w dniu, w którym miało się to stać, Juliusza otoczyło 23 przyjaciół, senatorów. I każdy z fałdy swojej poły wyjął sztylet i wbito 23 sztylety w Juliusza Cezara. I tak się skończył pomysł na cesarza.
Ciekawa historia jest związana ze śmiercią i okolicznościami śmierci Juliusza Cezara, ale to może następnym razem. Juliusz to był ten dowódca, który przed niczym się nie uginał. To był ten, który podbił tego znanego, potężnego władcę Famancesa II na Poncie i przysłał tylko do Senatu krótką taką wiadomość. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Veni, vidi, vici. To był Juliusz Cezar. Małomówny, ale niesamowicie dzielny, niesamowicie odważny. Dlatego nie dziwmy się, że zdecydowano się na takiego cesarza, na takiego przywódcę, ale nie wszyscy podzielali to zdanie. I tam nawet Brutus, jeden z uważanych za najserdeczniejszego przyjaciela Cezara, był tym, który też wbił w niego sztylet. Proszę? Tak. I ty, Brutusie, przeciwko mnie? Zapytał jeszcze żywy Juliusz. Pamiętajmy, mamy jednego najlepszego przyjaciela, który w najtrudniejszych momentach jest z nami. Mamy jednego najgorszego wroga, który jest zawsze przeciwko nam. Popatrzmy, jak postąpił, mówiliśmy o tym, że ci królowie północy i południa to byli Grecy, bo i Ptolomeusze, i Seleucydzi to są potomkowie diadochów Aleksandra Macedońskiego. To są Grecy, którzy prowadzą bratobójczą walkę cały czas. I to trwało prawie 170 lat. 170? 270 lat. Od 301 roku do 30 roku przed naszą erą. A gdy poprzez diadochów, którzy niszczyli naród izraelski, wczoraj o tym mówiliśmy, nie udało się zniszczyć, to tych scalonych Greków później rozdziela i pozostawia dwóch, którzy będą z sobą walczyć. I wcale diabłu nie chodzi ani o Ptolomeuszy, ani o Seleucydów, tak jak Rzymianom nie chodziło o jednych i o drugich. Jemu chodziło o to, aby jego wola była przewodzona, aby atak był przypuszczony na lud Boży, który mieszkał pomiędzy tymi dwoma skłóconymi królestwami. Powstanie na jego miejsce taki, w dalszym ciągu historia tych Rzymian w związku z triumviratami, w związku z tworzeniem się cesarstwa, taki, który wyśle poborcę podatków poprzez śliczne królestwo. Prześliczne królestwo to Palestyna oczywiście. Ten po kilku dniach zostanie zdruzgotany, ale to nie na skutek wojny albo gniewu. Po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej. Przyjdzie niespodziewanie, podstępnie zdobędzie władzę. Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione powodzią, jakby i rozbite. Nawet książę przymierza będzie zmiażdżony. Znowu przenosimy się trochę wstecz do 8 rozdziału. Kto zaatakuje świątynię i księcia świątyni i przeciwko księciu tej świątyni wystąpi? Mały róg w 8 rozdziale. Tutaj mamy Rzymian, którzy to czynią. Pogański Rzym. Niektórzy widzą tutaj Antiocha Epifanesa. Za późno na Antiocha tutaj w okresie rzymskim, po Juliuszu Cezarze. Zdecydowanie za późno. A więc intrygi wśród panujących członków triumviratu w Rzymie. Najpierw jednak te triumviraty, następnie cesarstwo. Pierwszym triumviratem, mówiliśmy, był ten, który prowadzony był przez Cezara, kolejny Oktawian August. W tym czasie narodzenie Jezusa Chrystusa, August już jest cesarzem od 30 do 14
roku przed naszą erą. Następny to Tyberiusz od 14 do 37. W jego czasie Książę Przymierza jest zmiażdżony. Chrystus jest ukrzyżowany z wyroku rzymskiego. Piłat jest rzecznikiem cesarza rzymskiego. Pamiętacie, co powiedzieli Żydzi Piłatowi, który ociągał się i nie chciał skazać Chrystusa? Jeżeli go uwolnisz, to jesteś wrogiem cesarza. Cesarzem wtedy był właśnie Tyberiusz. Kolejna historia tekstów zapisana w tekstach 23 do 26. Za chwilę będziemy je czytać, ale to dotyczy tego okresu tutaj na wykresie. Od roku 168 i dalej. Rzym po wyeliminowaniu Seleucydów, już jako nowe wcielenie króla północy, ponownie kieruje swoją uwagę na południe. Bo z Seleucydami już troszeczkę sobie uporządkował sprawy. Pozostały sprawy na południu. Tam nagle nadal figurował jako protektor Seleucydów. I aby nie utracić tej kontroli nad Ptolomeuszami, znowu zwraca na nich uwagę. Od chwili sprzymierzenia się z nim będzie postępował zdradliwie. Wyruszy, będzie silny mimo małego zastępu, wpadnie niespodziewanie do najżyźniejszych części krainy, uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie, ani jego praojcowie, łup, zdobycz, mienie hojnie rozdzieli między nich, uknuje plany przeciwko twierdzom, lecz na krótki czas. To jest polityka, nowa polityka tych układów rzymsko-egipskich. Zaczęło się od Ptolomeuszy południe w ogóle, wkroczenie Rzymu na te tereny, później zajęcie się Seleucydami i teraz znowu do Rzymu. Jest jak gdyby powrót, jak gdyby nie tylko spojrzenie na to, co wcześniej było, ale po raz pierwszy zasygnalizowanie tego, jak Rzym na południu starał się zaskarbić swoje względy. Dalej czytamy, wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa. Król południa przygotuje się do walki z wielkim, bardzo potężnym wojskiem, lecz nic nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu. A więc gdy po prostu ten Rzym próbuje jako król północy, dlatego mamy tutaj jego w tym fiolecie. Nie wiem, czy ten kolor jest widoczny, odróżnia się od czerwieni. To jest zawsze kolor króla północy. On wzbudza swoją siłę i odwagę i uderza przeciwko królowi południa. Król przygotowuje się do walki z wielkim, potężnym wojskiem, ale nic nie wskóra, bo plany uknują przeciwko niemu. Spiskowali między sobą Rzymianie i głównie z Kleopatrą te układy wszystkie były. Oni tam rywalizowali o jej względy, a zresztą legendarnie podobno piękna była. Towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku, jego wojsko pójdzie w rozsypkę i padnie wielu zabitych. Takie wewnętrzne rozgrywki tam się dzieją. I kolejny okres. Wiersze 23 do 26. Już mieliśmy teraz 27 do 31. Jesteśmy już po zniszczeniu tego wodza przymierza, księcia przymierza, o którym czytaliśmy poprzednio. Obaj królowie mają w sercu złe myśli, przy jednym stole okłamują się nawzajem, lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. To są spory dalej wewnętrzne w Imperium Rzymskim,
które już zaczyna wewnętrznie się rozkładać. Było kilka powodów upadku Imperium Rzymskiego. Gibbons napisał dwa takie tomy, Cyłek i upadek Imperium Rzymskiego. Morale, morale w armii, morale wśród panujących, morale w Senacie. I to powodowało, że przy jednym stole radzili pewne sprawy, ale nie doprowadzali ich do skutku. Konstantyn Wielki, który na początku IV wieku przejmuje panowanie w Rzymie jako cesarz, jeszcze Imperium Scalonego, już mając dwóch synów, myśli o tym, bo jest przekonany, że nie da się utrzymać imperium w tym stanie. Jak je scalić? Konstantyn Wielki w chrześcijaństwie widzi wielkie nadzieje. Gdyby ta miłość, którą przejawiają chrześcijanie, mogła być przyjęta przez obywateli rzymskich, przez władców rzymskich, to imperium będzie trwałe. Jego matka jest chrześcijanką, Helena, nazwana później Świętą Heleną. Ona wywiera na nim silny wpływ. Konstantyn Wielki gra na różne fronty. Między innymi tworzy nową stolicę w Konstantynopolu w 330 roku. Już wie, że gdy chylić się będzie Imperium Zachodnie do upadku, to jeden syn zajmie tutaj tron na zachodzie w Rzymie, a drugi już ma Konstantynopol. Nadal rodzina będzie prowadziła. Niemal dynastyczne panowanie. Ale to się nigdy nie udało. Obaj królowie, a więc ci, którzy byli zwolennikami różnych rozwiązań i ci, którzy wzajemnie radzili, co dalej robić z cesarstwem, będą się nawzajem okłamywać. W takiej sytuacji próżno mówić o jakimkolwiek pojednaniu, zgodzie i wspólnym działaniu. To im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. Pamiętacie o wyznaczonym czasie dla Imperium Rzymskiego, o czym czytaliśmy w 9 rozdziale? Wiersze 27, szczególnie 26 i 27, gdzie jest powiedziane, że ten lud wodza przyszłego zniszczy miasto i świątynię, a potem nadejdzie jego koniec w tym oznaczonym czasie. Tu 11 rozdział nawiązuje do tego samego. Gdy czytamy proroctwa, gdy czytamy Pismo Święte, to nie czytajmy dużo, ale czytajmy z uwagą, róbmy sobie notatki i zobaczymy, że te notatki nam pomogą lepiej rozumieć coś, co tam dawno było zasygnalizowane i nie mieliśmy pojęcia, czego dotyczy. Późniejsze teksty, późniejsze proroctwa dołożą nam materiał i będziemy mogli go napełnić i wypełnić i nie będzie wątpliwości, o co chodzi. Te same zwroty będą się powtarzać. Ta sama sytuacja geopolityczna. Potem wróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi, lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu. I tak postąpi i wróci do swojej ziemi. Co się dzieje w Rzymie? Starają się właśnie, głównie też Konstantyn Wielki, scalić wtedy już niestety, ale też skłócone chrześcijaństwo. Czy zdajemy sobie sprawę, że pierwsze sobory biskupów i metropolitów chrześcijańskich były zwoływane przez cesarzy rzymskich, a nie przez metropolitów i biskupów? Cesarze zwoływali sobory chrześcijańskie, by się wreszcie pogodzili, by przestali się kłócić o sprawę Ariusza czy kogokolwiek innego. To był policzek dla chrześcijan. Skłócony Rzym, który ma sam problemy i ma nadzieję w chrześcijaństwie, że gdyby to prawdziwe chrześcijaństwo dało się uratować,
to i imperium może da się uratować. To wszystko szczeznie na niczym. Umysł jego będzie przeciwko świętemu przymierzu. Zacznie popierać pewne grupy. Skoro nie da się scalić, to trzeba opowiedzieć się za kimś. Ale za kim? O Konstantynie mówi się, że dzisiejsze tereny państwa Watykan to tereny, które Konstantyn Wielki jako darowiznę przekazał biskupowi rzymskiemu. Cieszę się bardzo, że obecni są moi przyjaciele i sąsiedzi. Byliśmy razem w Chojnicach. Nie, to nie były Chojnice. Chęcinach. I tam zobaczyliśmy przed kościołem krzyż taki kamienny i tablicę pamiątkową, która ku czci Konstantyna jest przed kościołem postawiona, aby uczcić darowiznę Konstantyna. Nawet robiliśmy sobie zdjęcia tam, prawda? Szczególne miejsce w Polsce. Proszę? Dlatego w Polsce, że w Polsce jest kościół rzymskokatolicki. I przed kościołem rzymskokatolickim ten pomnik jest i to jest chluba. I trudno tu powiedzieć coś złego. Niektórzy kwestionują, mówią, a nie było to, przypisują. Tak czy inaczej. Nawet jeżeli dał. Wiemy, że na łożu śmierci nawet zdecydował się na chrzest. I został chrześcijaninem. Jego matka od dawna go do tego nakłaniała. I to, że miał serce i chciał dać, dał. I to, że ktoś jest wdzięczny, to co dziwnego. Źle by było, gdyby wśród ludzi zabrakło wdzięczności. A więc warto pamiętać o takich rzeczach. Ale to są fakty historyczne, że było źle. I w kościele było źle, i było źle również w Imperium Rzymskim. Wtedy właśnie u Konstantyna zrodziła się ta pierwsza myśl o podziale i przeniesienia tych spraw. Później zajęto się również chrześcijanami, ale to już od czasów w zasadzie Nerona, kiedy oskarżono ich o pożar Rzymu i zaczęto ich prześladować. I tu zobaczmy, już to nie jest tylko atak na żydostwo czy na chrześcijaństwo, któremu chce się pomóc, ale chrześcijaństwo, które chce się zniszczyć. Wtedy być chrześcijaninem, decydować się na chrześcijaństwo w drugiej połowie pierwszego wieku, w drugim wieku jeszcze gorzej było za czasów Dioklecjana, a później najpierw Domicjana, później Dioklecjana. Wtedy to oznaczało godzić się na to, że nie będziesz umierał w swoim własnym łóżku. Tylko prawdopodobnie na arenie albo jako słup oblany smołą i będziesz rozświetlał ogrody pałaców rzymskich wielmożów. Natomiast wiersz 29 informuje nas, w czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe, ale tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem. Rzym spotkał się z nowymi przeciwnościami. To już nie byli Ptolomeusze. Oni już nie istnieli. To już było daleko po nich. Po nich śladu już nie było. Rzymianie panowali w całym basenie Morza Śródziemnego. Ale tam na wyspach i na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego osiedliły się pewne plemiona, między innymi Wandalowie, bo ci się wsławili w walce z Rzymianami. Strasznie ich pustoszyli, strasznie ich niszczyli. Tak rozpoczął się rozpad Imperium Rzymskiemu. To było w wyznaczonym czasie. Jeszcze raz wracam do 9 rozdziału proroctwa Danielowego, że potem nadejdzie jego koniec w powodzi. Tego Imperium Rzymskiego. Przeciwko niemu wyruszą kitejskie okręty, czyli przeciwko Rzymowi, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze. I tak postąpi. I znowu zwróci uwagę na tych,
którzy porzucili święte przymierze. Wojska przez niego wysłane wystąpią z bezczeszczą świątynię. Twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. To jest niemal to samo, co w końcówce 9 rozdziału. Dokładnie to samo. Nieraz ten 11 rozdział wydaje nam się tak bardzo trudny, tak bardzo zawiły. Tam jest dużo szczegółów i my w nie nie wchodzimy w ogóle. Jak wczoraj powiedziałem, musielibyśmy mieć przynajmniej dwudniowe seminarium, żeby ten 11 rozdział tak rozpracować dokładnie, jak. Ale nas to już nie dotyczy. To jest historia, to jest przeszłość. I jedno wiemy, że przy każdej potyczce króla północy i króla południa cierpi Izrael, cierpi lud Boży. I to starotestamentowy Izrael do czasów Chrystusa, a po krzyżu Golgoty już ten nowotestamentowy Izrael. Święte przymierze. Nawet o tym przymierzu w 9 rozdziale Daniela jest powiedziane. I zawrze przymierze w tygodniu ostatnim. Właśnie wtedy, kiedy umierał. Kiedy pieczętował krwią swoją to nowe przymierze łaski. I ci właśnie, którzy korzystają z tego przymierza, z tej łaski Chrystusowej, będą przedmiotem niemal już, chociaż powinienem powiedzieć podmiotem ataków Rzymu pogańskiego. Ale dalej coś innego, zupełne odwrócenie karty, zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. A więc widzimy już odstępstwa w kościele chrześcijańskim. I tymi Rzym zaczyna się interesować. Konstantyn Wielki, gdy wiedział, że nie da się scalić chrześcijaństwa, a jeszcze jeden argument, który miał bardzo silny, którego skutki oglądamy do dzisiaj, to był ten. Wy, chrześcijanie, macie Pismo Święte, macie psalmy, a w psalmach, w tych poetyckich pieśniach Bóg nazwany jest Słońcem Sprawiedliwości, tak? No tak. I uważacie, że wasz Bóg to tak jak słońce daje wam ciepło, życie, zdrowie, światło, wszystko. No tak, tak poeta to napisał. I tak to jest. No widzicie, a my też czcimy słońce? Nie moglibyśmy się porozumieć? I porozumiewali się. W 321 roku, wtedy, gdy ta darowizna Konstantyna nastąpiła, jeżeli nastąpiła, w tym samym roku zaczęto próby łączenia i chrześcijanie i Rzymianie chcieli się porozumieć i nawet w pewnych okresach się porozumiewali. Święcili sobotę, to był dzień wynikający z przykazania, i święcili niedzielę. Tak, dies solis po łacinie. Sonntag po niemiecku, Sunday po angielsku. Do dzisiaj niedziela to jest dzień słońca. Z czasów rzymskich. Dies solis, dzień słońca, był ku czci największego bóstwa, które czcili Rzymianie, a mieli plejadę bóstw. I do tego też nie doszło. Później resztkami sił, gdy chrześcijanie, którzy zawarli przymierze z Bogiem, powiedzieli, a my jednak pozostajemy wierni przymierzu z Bogiem i my nie pójdziemy na kompromis. Boże przykazanie mówi, pamiętaj, abyś dzień sobotni, abyś dzień siódmy, abyś dzień święty, który Bóg poświęcił swoim odpocznieniem, gdy stwarzał ten świat, abyś i ty podobnie czynił. Rzymianie zwrócili wtedy uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. Dla nich już Biblia i Bóg niewiele znaczyły. Dla nich znaczyły wpływy polityczne,
finansowe, bogacenie się, zaszczyty, władza, stanowiska, a to Rzymianie mogli oferować i oferowali i rzymskiemu metropolicie, który porzucił święte przymierze, zaoferowali przywództwo nad wszystkimi biskupami w chrześcijaństwie. 11 rozdział jest niesamowitym rozdziałem, który uszczegółowia to, co wcześniej było sygnalizowane w proroctwie, w różnych wizjach, jakie Daniel otrzymywał. Wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. Tu już nie ma mowy o zniszczeniu świątyni w Jerozolimie. Ona już nie istnieje. To już jest IV, V wiek naszej ery. Świątynia i Jerozolima zniszczone były w pierwszym wieku naszej ery. Tu jesteśmy 3-4 wieki do przodu, bo to jest proces. Tu nie mamy daty jakiejś. Datę pewnych wydarzeń możemy znaleźć w historii, ale to było pasmo wydarzeń. To była równia pochyła, po której chrześcijaństwo się staczało. I równia pochyła, po której pogański Rzym i zwyczaje pogańskie wkraczały do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, które porzuciło święte przymierze. Porzuciło Biblię, a później nawet zakazało czytać Biblię. No bo ludzie wierzący zaczęli się domagać. A więc łatwiej było zlikwidować Pismo Święte, a w niektórych przypadkach Biblią, którą ktoś czytał, a nie wolno mu było, podpalić stos, na którym on spłonął, aby innych odstraszyć i pokazać, jak straszną księgą jest, jaką klątwę niesie za sobą czytanie Pisma Świętego. To było niesamowite. Trudno mi nawet o tym mówić, bo jestem chrześcijaninem też. I tak łatwo porzucić święte przymierze. My jesteśmy tutaj w większości jako ludzie, którzy zdecydowali się być wierni Bogu do końca. Żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Ale popatrzmy, jeżeli diabłu udało się namówić, oszukać, bo tylko tak to mogę zrozumieć, ludzi najbardziej światłych w chrześcijaństwie, którym pokazano blichtr zaszczytów tego świata i oni porzucili tę prostotę i te trudności, a często chrześcijanie mieli trudne życie, i poszli na tę łatwą drogę. To w kim ja mogę znaleźć bezpieczeństwo?